Siemanko, ja jestem Kamszem i witam Was w kolejnym odcinku z Nostale z serii Co Nowego U Mnie. Na wstępie chciałbym Wam podziękować za 50 łapek w górę i ponad 1000 wyświetleń pod poprzednim odcinkiem, dlatego w następnym odcinku w niedzielę wylosuję dwie osoby z komentarzy pod tym filmikiem, które wygrają KK. Tak więc jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i komentarz pod tym filmie ze swoim nickiem z Nostale, a teraz przechodzimy do odcinka. W końcu udało mi się przejść na pierwszy maraton na Łuczniku, był to maraton Ibrahimów, dzięki któremu też udało mi się dobić 87 level. A drop z nich jednak nie był zbyt dobry. Skrzynki dzienne, jak zwykle, obficie dropią. Dodałem też runy do mojego łuku i ulepszyłem tatuaż. Jako że był event exp, to ruszyłem z misjami na akcie 7, żeby dobić 90 level. Aktualnie zatrzymałem się na arenie, ale myślę, że niedługo już będę mógł na jakiś maraton się przejść.
a z misji dobiłem 88 level i 89, który dobiłem na XP-AW. Brakowało mi paru procent do 90 levela, więc zrobiłem też Fafniry. Po których wpadł mi on. Pierwsze olejki. Tarot dzienny. No i w końcu ruszyłem z misjami głównymi. Na łuczniku ich w ogóle nie robiłem, więc aktualnie jestem na akcie drugim. No i nie mogłem nie skorzystać z eventu na ulepszenie SP, więc trochę połapałem aniołka, ale dużo razy mi go spaliło.
więc zatrzymał się na plus 11. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnij łapce w górę, subskrypcji i komentarzy pod filmem, jeśli chcesz wygrać w konkursie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!